Kowszyn Sumara Jowita. Jest? Bardzo proszę, pani Jowito, zapraszam serdecznie. A jeżeli jest pan Karol Skupień, to się przygotowuje pan Karol Skupień. Sprawdzam, czy mnie dobrze słychać. Otóż przede wszystkim rażący jest stan komisji, stan posłów na tej sali, ponieważ przypomnę, że zwierzchnia władza należy do narodu, nie do was, to wy macie działać zgodnie z tym, czego my oczekujemy, ponieważ to naród was wybrał i to my płacimy wam pensje. I to jest po prostu hańba, że komisja składa się z dwóch osób. To tak, no nieprawda, składa się z większej ilości, tylko gdzie oni są. No właśnie, gdzie pan był wcześniej? Na innej komisji czy na obiedzie? Kontynuując, na co dzień prowadzę portal, a teraz ja mam głos akurat, czyli zwierzchnia władza. Na co dzień prowadzę portal o nazwie Rebel24, niezależne media. I codziennie dotykam tragicznych skutków tego, co robi rząd. Właśnie przykładem jest tego typu ustawa, przykładem są w ostatnim czasie rozporządzenia jak najbardziej bezprawne, niezgodne z prawem w naszym kraju, które dotknęły ludzi i odbiło się to na ludziach w tragiczny sposób. A mam na myśli ostatnią sytuację dotyczącą tego, że chroniono wirusa przed narodem. I chciałam dodać również to, bo tutaj wiele rzeczy już zostało powiedzianych, że ludzie są coraz bardziej świadomi. Naród jest coraz bardziej świadomy i coraz bardziej patrzy wam na ręce i zaczyna się interesować, co się dzieje w tym budynku, który jest utrzymywany za nasze pieniądze, jak i od papieru toaletowego po wodę na waszych stołach, to również jest za nasze pieniądze. Zaczyna się interesować, co robicie. A odnoszę wrażenie, że jesteście na końcu smyczy globalistycznych, globalistycznych interesów. I tak naprawdę ta ustawa powinna się nazywać, powinna być to ustawa o inwigilacji, cenzurze narodu. No i szpiegowska, tak? To jest dla mnie szpiegowski projekt ustawy. Nie zgadzam się z nim, jak nie zgadzam się z większością rzeczy, która się dzieje w budynku. I jeszcze jedno, chcę zwrócić uwagę, będąc tutaj i wykorzystując mój głos, ponieważ tak naprawdę nie usłyszą mi ci, którzy powinni usłyszeć i pracują w budynkach Sejmu, tylko usłyszy mnie naród. A ja się zastanawiam, jaki naród, ponieważ ten budynek powinien służyć narodowi polskiemu, a wisi na tym budynku olbrzymia ukraińska flaga. Chwała narodowi polskiemu, Polakom, którzy mają obowiązki polskie. Bóg z wami, a z wami nie dokończę. Zapraszam bardzo serdecznie pan.